Tak właśnie się zastanawiam, czy by czasem po streamie nie ogarnąć tego. Siema Oszecki. Żeby nie ogarnąć filmiku właśnie podsumowującego ten rok 2020, bo mam mały pomysł na ten filmik. Aczkolwiek mówię, zastanawiam się, czy by czasem go nie zrobić od razu po tym streamie. Wszystkim, jak się macie? Ja jestem Michał, aka Pomidorowy.pl, a was chcę zaprosić na podsumowanie roku 2020 na tym oto kanale. Na pewno w tym roku spotkaliście się z twierdzeniem, że ten rok był wyjątkowo słaby ze względu na różne okoliczności, na przykład na chociażby pandemię, która nam towarzyszy od początku tego roku. No może nie do końca od początku, ale dokładnie od marca tego roku. Czy chociażby przez to, że generalnie ten rok był dosyć taki średni dla niektórych, bo jak mawia pewne przysłowie, jak masz do dupy Sylwester, to i również rok masz do dupy i nic, tylko pozostaje nam czekać, aby zakończyć ten rok z wielkim hukiem, by powitać rok 2021. Szczerze powiedziawszy, na ten film miałem dwa pomysły. Pierwszy to jest taki, w którym chciałem zrobić takie podsumowanie, wymieniając jakby wszystkie let's play'e od stycznia do grudnia. Ale po dłuższym zastanowieniu się stwierdziłem, że nie miałoby to troszeczkę sensu, bo trochę tych serii było, dokładnie to tyle. I sądzę, że po prostu wtedy ten filmik by trwał po prostu za długo. Więc przeszedłem do drugiej opcji, czyli właśnie do tej, którą teraz jakby widzicie, czyli po prostu do tego oto filmiku, w którym to zrobię sobie po prostu top 10 serii, z których po prostu jestem dumny z tego roku. I od razu mówię, że to nie oznacza, że z pozostałych serii nie jestem dumny, tylko po prostu to jest takie, wiecie, top 10, z których wyjątkowo jestem tak bardzo dumny, że jestem w stanie po prostu wstawić na tą top 10. Więc jedziemy. Na miejscu 10 bym wstawił Sonica Forces, gdyż była to seria, która rozpoczęła ten rok i w pewnym stopniu był to eksperyment, dlatego że nie był to zwykły let's play, a było to coś, gdzie ja tutaj trochę eksperymentowałem montażowo, co możecie zobaczyć choćby tutaj. No i widzisz, Staszek, ja do niego mówię, że kurde, ty chyba miejsca pomyliłeś, no bo kurde, co ty w ogóle, jakiś Sonic Hedgehog, ja przecież mam na imię Michał, a nie Sonic, nie? Ogólnie opowiem ci żarcik, chcesz znać żarcik? To już ci mówię. To jest żółte i zachowuje się jak pizdeczka ostatnio. Tails the Hedgehog! Ej, co to miało znaczyć? Ej, przecież to był śmieszny żarcik! Halo, wracaj tutaj, ej! Przecież nic nie dokończyłem, to nie jest koniec żartu, ej! Wow! Wow, dobra, zapomniałem się. Witam Państwa bardzo serdecznie na 20-leciu kabaretów w Podlasiu. Dzisiaj w specjalnym wydaniu zapraszamy gościa, który niejednokrotnie był kopany po dupie. Niejednokrotnie miał rzucane kłody pod nogi. Przed państwem jedyny w swoim rodzaju Tails the Hedgehog. Przywitajmy go gorącymi brawami. Scena jest twoja. Sonic help me, Sonic help me, Sonic ja nit pomoc od ty. No to myślę, że panu już podziękujemy. O mój Boże, to na szczęście był zły sen. O,
Trzeba nagrać Sonica Forces! Zabawy green screenem były po prostu przednie, dzięki czemu mogłem to wykorzystać na różne sposoby, troszeczkę dośmieszniając materiał źródłowy. I myślę, że jeżeli w przyszłym roku uda mi się troszeczkę kaski odłożyć, to zainwestuję w troszeczkę lepszy materiał z green screena, żeby więcej takich, powiedzmy, parodii lub zabaw na green screenie robić. Dzięki czemu może ktoś się uśmiechnie. Na drugim miejscu, a raczej na miejscu 9, bym wstawił Little Nightmares. Była to pierwsza taka seria na moim kanale, gdzie była totalnym eksperymentem, ponieważ nie było to nic, co mogliście zobaczyć kiedykolwiek na moim kanale, gdyż była to pierwsza gra, w której fabułę tak naprawdę to my interpretowaliśmy sobie. Nie było to na zasadzie takiej, że mieliśmy od góry fabułę postawioną, tylko sami sobie musieliśmy tą fabułę stworzyć. Całe szczęście, ponieważ już w PS Store mamy możliwość kupienia Little Nightmares 2 i mam taki zamiar to uczynić, żebyście mieli w przyszłym roku premierowy Let's Play. Na miejscu 8 Dog's Life. Była to seria, która była oparta na grze o pieskach, gdzie graliśmy tytułowym Jake'iem i naszym zadaniem po prostu było pokonanie złych hycli i uratowanie jego dziewczyny Daisy. No oraz przy okazji zbieranie zapachów, uczeniu się różnych sztuczek, dosyć prymitywnych sztuczek, jak na przykład żonglowanie swoją kubką, czy minigierki o sikaniu, więc bardzo oczywiście good good. Tak więc była to seria, która była nowa i jestem z niej dumny w jakimś stopniu. Nie uważam, że była to zła seria. Uważam, że była ona na swój sposób bardzo ciekawa. Bardzo ciekawie poprowadzona, więc jeżeli jeszcze nie oglądałeś tych trzech serii, które obecnie wymieniłem, to polecam bardzo obczaić na kanale, w playlistach są. Jack Dwójeczka, no cóż. Jack Dwójeczka to Jack Dwójeczka. Nie, a tak na serio to Jack Dwójeczka to, powiem szczerze, też był pomysł z góry bardzo dobry. Bardzo jestem zadowolony z tego, jak się seria przyjęła na kanale. Jestem zadowolony z tego, że seria jako taką mi w miarę poszła i uważam, że był to dobrze poprowadzony let's play, nieironicznie. A jestem bardzo często krytyczny wobec swojej osoby i wiem, kiedy zrobiłem gówno, a kiedy zrobiłem coś, co jestem w stanie sam obejrzeć. Kolejny let's play wart polecenia to jest Crash of the Titans na PlayStation 2. W głównej mierze dlatego, że to było rozpoczęcie czwartego i zarazem oficjalnie ostatniego maratonu z Crashem Bandicoot na moim kanale. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi z maratonami Crasha, no to polecam wam obczaić pierwsze playlisty na moim kanale, ponieważ w pierwszych let's playach na moim kanale nawet wspominam o tym, mówiąc, że rozpoczynamy maraton i to był właśnie maraton Crasha. Tak więc zakończyłem coś, co spowodowało, że ja jestem tutaj, gdzie jestem, bo jednak ten kanał zaczął się od Crasha i prawdopodobnie na Crashu się skończy. Tak więc z tego powodu chciałbym wam polecić Crasha of the Titans, gdyż też jest to taki powrót do starych czasów, gdyż był to let's play bez kamerki, z troszeczkę bogatszym komentarzem, lecz jednak taki, myślę, że poprowadzony w nostalgiczny sposób. Na piątym miejscu Sly 1. Sly 1 jest na piątym miejscu w głównej mierze tylko i wyłącznie dlatego, że jest to pierwszy Sly, którego ogrywam na kanale i podchodzę do niego też w dosyć nostalgiczny sposób, gdyż uważam, że seria jako tako była dobrze poprowadzona. Fakt faktem, zdarzały się rzeczy, z których nie byłem do końca dumny, ale koniec końców nie uważam, że była ona jakoś super źle poprowadzona. Myślę, że była ona dobrze i nie wiem, co mogę tu jeszcze w sumie dodać. Jedyne, co mogę mieć do siebie żal, to to, że troszeczkę powolnie do tej serii podchodziłem i troszeczkę też miałem dziwne podejście, bo raz ją zawieszałem, a raz ją odnawiałem, więc na to muszę przyznać, że było bardzo dziwne z mojej strony. Czwarte miejsce, Harry Potter na PlayStation 2. Dlaczego nie wersja na PC, a dlaczego nie wersja na PS1? Gdyż mimo, że te let's play'e dobrze poprowadziłem, to w przypadku wersji na PS1 już po prostu mam pewien schemat
co do tej wersji PS1 ustawiony, a wersja na PS2 to było zupełnie coś nowego, zupełnie nowe doświadczenie, które sprawiło, że pokochałem wersję na PlayStation 2, nawet bardziej niż wersję na PS1. I mimo wad, jest to naprawdę gra, która uważam, że jest warta uwagi, bo wśród fanów jest ona bardzo wychwalana i nawet została ogłoszona remake'em Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny. Ale jeżeli mam patrzeć przez pryzmat serii, to jestem dumny z tej serii właśnie z tego między innymi względu, że była to seria na ślepo, ale i była to seria, którą mi się najprzyjemniej prowadziło ze wszystkich Potterów, jakie nagrywałem na kanale. Więc dlatego warto ją obczaić, mimo co. Na trzecim miejscu Rayman Revolution, gierka, na którą bardzo długo czekałem, żeby zletsplayować. I mogę powiedzieć, że jest to jeden z najlepszych Raymanów 2, jakie kiedykolwiek dane mi było zagrać. W głównej mierze przez to, że gra sama w sobie ma ogromny hub world, ma dużo bardzo fajnych, zmienionych poziomów, dużo ciekawych rzeczy dodała sama z siebie. I uważam, że po prostu jest ona warta uwagi. Pomimo tego, że na konsolach chodzi ona w ledwo 30 fpsach i często ma problemy z klatkami na sekundę, no bo jednak była to gra, która była wydawana w pośpiechu, bo twórcy chcieli się wyrobić na premierę PlayStation 2, w końcu jest to tytuł startowy na PlayStation 2, więc ma swoje plusy i minusy. Ale myślę, że w ramach ciekawości warto zagrać sobie w Raymana Revolution. Miejsce drugie, Castlevania Rondo of Blood. Dałem Castlevania na miejsce drugie tylko i wyłącznie z tego względu, że kiedyś już 5 lat temu na moim starym kanale Pomidorowy Gaming, w sumie to był kanał prowadzony z tym kanałem w tym samym czasie, bo chciałem oddzielić Minecrafta z właśnie takimi grami z głównego kanału i pamiętam, że kiedyś nagrywałem Castlevania Symfonię Nocy na PS1 i miałem coś takiego, że w czasach, kiedy to był rok 2015, to Niemcy bardzo przyczepiali się do soundtracku z Castlevanii, co powodowało, że po prostu let's play'e w tamtym okresie były bardzo często zrzucane z rowerka, bo po prostu YouTube dostawał pierdzielca na tym punkcie i te firmy, które były odpowiedzialne za soundtrack do Castlevanii, raczej ta firma. W momencie, kiedy to wszystko ustało, to w tym roku właśnie zrobiłem serię z Rondo of Blood, która była inspirowana let's playem polskiego gamera 17, gdyż ja nigdy o Castlevanii Rondo of Blood nie słyszałem i to było moje takie ślepe playthrough, które uważam, że wyszło mi całkiem spoko, aczkolwiek historia Marii Renard jeszcze niedługo będzie. No to w sumie w następnym roku, wiadomo o co chodzi. Dodam jeszcze od siebie, że jest to naprawdę seria warta uwagi ze względu na to, że różne emocje mi tam towarzyszą. W jednym momencie jestem powiedzmy super zadowolony, pełen energii, jeżeli chodzi o komentarz. Z drugiej zaś strony jestem wyczerpany poziomem trudności tej gry, bo nie jest ona łatwa i musimy sobie tu wszyscy z tego zdać sprawę. No i na miejscu pierwszym Sonic Generations. Pomidor, ale czemu nie Crash? Czemu nie seria, która rozpoczęła twój kanał? Ponieważ Sonic Generations to jest gra, którą chciałem również od 5 lat nagrać i uważam, że w takiej formie, w jakiej ona wleciała, dokładnie to te 4 odcinki długie, sprawia, że jestem z niej dumny, ponieważ informacje, które wyszukałem, spowodowały, że ten let's play w jakimś stopniu też był ciekawy, że ta była pełna informatywność. I nie mówię, że moje poprzednie let's play nie są pełne informatywności, bo tam również staram się jak najwięcej informacji znaleźć. Ale chodzi po prostu o to, że tutaj, robiąc let's play z Sonic Generations, non-stop robiłem research, żeby moje myśli doprowadzić do jednego ładu i składu. Żeby o wszystkim pamiętać, żeby o wszystkim wspomnieć i żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik. I dlatego jestem również dumny z tego let's play i jestem w stanie wam polecić ten let's play. Jeżeli chodzi o
rok 2020 i właśnie te pozostałe 10 let's play, bo to są takie moim zdaniem definitywne let's play, które powinniście obejrzeć z tego roku. W sumie z tych emocji zapomniałem wam wspomnieć jeszcze o dwóch filmikach, które są warte uwagi. Pierwszy to jest mianowicie filmik, gdzie przeglądamy sobie memy z Jimem, czyli powrót do przeszłości, rok 2017, czyli m.in. temat retroskładu. A drugi filmik to jest prawie godzinny filmik na temat retroskładu i cała historia jakby naszej grupy oraz zamknięcie pewnego rozdziału w moim życiu. Tak więc są to filmiki, które również uważam, że powinniście obejrzeć, gdyż uważam, że są one dosyć spoko i zawarte jest tam dużo informacji, które może was interesować, a może was nie interesować. Tutaj mam przy okazji jeszcze ściągę, bo sobie od czasu do czasu patrzę, żeby nie zapomnieć o niczym. I myślę, że dobrym pomysłem będzie wspomnienie o pozytywnych rzeczach z tego roku i o tych negatywnych, jeżeli chodzi o YouTube'a. Więc pozytywne rzeczy z tego roku. Udało nam się osiągnąć 2610 subskrypcji, za co bardzo dziękuję, oraz prawie 800 tysięcy wyświetleń kanału, co jest dla mnie wielkim wynikiem i naprawdę wam dziękuję za to, że chcecie oglądać moje filmy i z jakimś tam zaciekawieniem oglądacie moje filmy, bo to tylko pokazuje, że moja praca nie idzie na marne. Że dzięki temu wy tutaj wiem, że jesteście, wy to zobaczycie i wiem, że mogę na was liczyć. Ponadto udało mi się w końcu wyczekać Crasha 4, bo wiecie, Crash The Wrath of Cortex to nigdy nie był Crash 4, więc dlatego tym bardziej się cieszę z tego roku, że w tym roku w końcu dostaliśmy prawdziwą czwartą część, co z tego, że ona jest trudna, ale w końcu ją przejdę, w końcu zrobię te 106%. Wydaje mi się, że troszkę jakościowo podskoczyłem do góry, jeżeli chodzi o vlogi i let's play'e, w sensie chodzi mi m.in. o montaż, styl wypowiedzi oraz samo to, co widzicie teraz w tle. To wiecie, mówię, to są takie pierdoły, ale te pierdoły troszeczkę urozmaicają te filmy i dzięki temu te filmy stają się ciekawsze w oglądaniu. Ponadto spotkanko z Sonikiem 1994.pl, zwane jako granie na spontanie w tym roku. Michał, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Troszeczkę szkoda, że nie udało nam się już w tym roku spotkać, bo przyznam szczerze, że przed świętami miałem takie małe plany, żeby, skoro byłem dwa razy w Bydgoszczy, to zrobić taki drugi raz w Słupsku i jakby ten rok zakończyć na Słupsku, nie? No ale niestety nie udało się i muszę się z tym pogodzić. Szkoda, ale cieszę się, że udało nam się w tym roku spotkać w Słupsku. Poznałem miasto Słupsk, trochę z Michałem pochodziłem, tak więc jeżeli jesteście ciekawi naszej relacji, to zapraszam pod opis pod tym filmikiem, bo będziecie mieli link do mojego filmiku i do filmiku z perspektywy Michała. Jeszcze raz, Michał, pozdrawiam cię serdecznie. No i oczywiście podwójne spotkanko w Bydgoszczy. Pierwsza relacja była na moim kanale, druga relacja jest na kanale Krause Batsu i była to po prostu relacja właśnie z ziomkami z CZ-ki. Na początku w lipcu spotkaliśmy się we czwórkę, czyli ja, Nero, Justyna oraz Łysy, a we wrześniu udało nam się spotkać w większym gronie i polecam wam obczaić te dwa filmiki. Linki są pozostawione w opisie, gdyż pierwsza część z lipca trwa 40 minut, druga część trwa ponad godzinę, więc polecam wam tym bardziej obczaić. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie pozytywne rzeczy z tego roku, które zdążyłem sobie zapamiętać. No może jeszcze poza tym, że wystąpiłem w projekcie Ackerfern jako osoba podkładająca głos. I w zasadzie to jeżeli chodzi o takie pozytywne rzeczy z tego roku, to by było na tyle. Więcej rzeczy nie pamiętam, a jeżeli wy pamiętacie, to możecie mi przypomnieć w sekcji komentarzy. Teraz negatywne rzeczy, które spotkały mnie w tym roku, jeżeli chodzi o kanał na YouTube, bo mówię prywatnie, to tutaj ja się nie wypowiadam, bo prywatność to tam na inny tor sobie zostawiamy. W sensie to tylko na mój tor, bo ogromna ilość projektów, które nie została skończona. W głównej mierze Super Mario 64, The Evil Within, Tomba i to są na razie trzy projekty, które sobie zapamiętałem, które zacząłem i nie skończyłem.
i praktycznie są one na tyle rzadkie, że można po prostu to jedynie policzyć na palcach u jednej ręki, ile razy miały możliwość pojawienia się. Awaria komputera w marcu, gdzie zostałem zablokowany od montowania, streamowania z kompa i tak dalej, więc musiałem niestety czekać na części, które mi się zepsuły, ale na szczęście mój dobry ziomek z YouTube'a Chomski wykazał się chęcią pomocy, więc dzięki jeszcze raz Kuba za pomoc. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. I pod koniec marca udało mi się wrócić z kompem, dzięki czemu udało mi się wrócić również z materiałami na kanał, takimi, które już wcześniej udało mi się nagrać. Ponadto ogromna ilość niepodjętych projektów, które chciałem zacząć w tym roku. W głównej mierze 40 Wings. Na razie 40 Wings udało mi się wymienić. Banjo-Kazooie, Diddy Kong Racing, Crash Bandicoot 2 Entrance. I na razie to są 4 projekty, które chciałem rozpocząć w tym roku, a nie udało mi się ich rozpocząć, bo się po prostu nie wyrobiłem. No i też co do takich negatywnych rzeczy z tego roku, to bardzo mało transmisji było z mojej strony, za co chcę bardzo serdecznie przeprosić, ale jak wiecie, wychodzę z założenia, że nie lubię się zmuszać do tego, co robię, bo wtedy nie sprawia mi to przyjemności. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje podsumowanie roku 2020. Jakie mam postanowienie na rok 2021? Biorę się do pracy. Będę starał się udoskonalać swoje filmiki pod względem jakościowym i będę starał się Wam jeszcze więcej rozrywki dostarczać niż dotychczas. W sensie, wiecie, więcej rozrywki, żebyście Wy mogli więcej nostalgii wyłapać w tych filmikach, żebyście cieszyli się za każdym filmikiem, żebyście po prostu dobrze wspominali te filmiki, żebyśmy wszyscy jakościowo poszli do przodu. I ja, i moi koledzy. I żeby Wam po prostu to wszystko odpowiadało i wszystko się podobało. Wiadomo, że znajdą się osoby, którym się to nie spodoba, ale chodzi mi po prostu o sam fakt, żebyście Wy mieli pozytywne wrażenia z takich produkcji, żebyście nie mieli, powiedzmy, podejścia, że o, ale to jest cringe'owe czy coś. Ale oczywiście zmusić Was też nie mogę, bo to Wy również tworzycie ten kanał razem z nami. Bo to dzięki Wam jesteśmy jako twórcy tu, gdzie jesteśmy. Jeszcze jedna rzecz, o którą bym Was prosił, to żebyście napisali w sekcji komentarzy pozytywy tego roku i negatywy według Was, z Waszej perspektywy. Oraz fajnie byłoby, gdybyście Wy napisali, jaka seria Wam na moim kanale przypadła do gustu, za co Wam przypadła do gustu oraz czego byście oczekiwali ode mnie, jeżeli chodzi o serię z gier i nie tylko, w przyszłym roku. Jeszcze jest jedna rzecz, którą chcę Wam powiedzieć. Prawdopodobnie albo w styczniu, albo na początku lutego będę robił sobie przerwę od kanału, gdyż tak jak mówiłem ostatnio na live streamie z Minecrafta, jestem po prostu troszeczkę wypalony i będę chciał sobie po prostu odpocząć, gdyż rok 2019 i rok 2020 to były dla mnie intensywne lata, bo to są naprawdę 2 lata, w których intensywnie pracowałem nad kanałem dzień w dzień i non-stop sobie czegoś odmawiałem tylko po to, by zrobić serię z czegoś. Więc w 2021 może być tak, że będzie mnie trochę mniej, ale będę starał się to jakościowo nadrobić, byście mieli fajne serie i żebyście mogli je miło wspominać. Szczęśliwego nowego roku, kochani. Dużo zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń i aby rok 2021 był lepszy niż rok 2020 lub był jeszcze lepszy niż rok 2020, bo może dla niektórych rok 2020 był całkiem spoko. Tyle ode mnie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i widzimy się 1 stycznia.